niedaleko pod Zamcza, we wsi Krościenko, spędzają wakacje dzieci z dalekiego Gdańska i Gdyni. Hej, dokąd wybieracie się z tym basem? Miejscowi harcerze mają własną orkiestrę, niemalże symfoniczną. Będzie koncert dla gości i tańce. Proszę jeszcze nie krytykować, to dopiero strojenie instrumentu. Orkiestra jest dziełem nauczyciela Tadeusza Jaworskiego, który sam w niej gra na skrzypcach. Dumny jest Krościenko ze swojej młodzieżowej orkiestry szkolnej. Pierwsze pary ruszają do tańca. Same dziewczęta. Czyżby wszyscy chłopcy byli w orkiestrze? Tak to wygląda. Nie, przepraszam. Na skrzypcach gra Zosia Flichta. W głowie się kręci od wirowania, ale jak przyjemnie, jak miło. Na przyszły rok przyjedźcie do nas z orkiestrą nad morze.